Menora, czy że jedno naczynko wystarczyło menora, na 8 dni? Mówi Piotr Kowalik z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Dla Żydów nie jest to święto wolne od pracy. Chanukowe wieczory wypełnione są radością, wspólnym ucztowaniem i zabawami. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Którzy tworzą Podróże 24. Świat po ludzku. To trzeba to zaznaczyć, że grota, w której narodził się Pan Jezus, to nie jest po prostu taka stojąca sobie grota czy szopka, jak o niej często mówimy, tylko nad nią jest ogromna, przepiękna bazylika. Tak, bazylika, która została wybudowana około IV-VI wieku i przez te wszystkie wieki przetrwała. To też jest takie wręcz zjawiskowe, fascynujące, że te mury, do których my tam wchodzimy, stoją już tyle wieków, nie zostały zburzone ani przez Persów, ani potem przez muzułmanów, ani podczas wypraw krzyżowych. I to też taka ciekawostka, że właśnie Persowie w 614 roku zobaczyli tą bazylikę i niszczyli wszystkie świątynie chrześcijańskie, ale zobaczyli na bazylice narodzenia Pana Jezusa trzech magów, którzy byli ubrani podobnie do nich, więc uznali, że nie zburzą tego budynku i tylko dlatego wtedy ten najazd bazylika przetrwała. Więc historia niesamowita i wchodząc do tej bazyliki czuję się czuję się tą historię. Są mozaiki z tych wczesnych wieków, które może już teraz nie tak widoczne, jednak można je dojrzeć, jak przewodnicy tłumaczą pielgrzymom, że są na przykład pokazane sobory, pierwsze sobory w kościele katolickim. No i potem schodzimy właśnie do samej groty narodzenia. My mamy zawsze takie myślenie, że to była szopa jakaś tam, która stała tak jak u nas. I ja nawet w domu dziecka, jak pracowałam, to przedstawiałam to jako szopkę, bo tak najprościej, ale jednak Jezus narodził się w grocie. Schodzimy po takich małych schódkach i tam po prawej stronie właśnie widzimy najsłynniejszą 14-ramienną gwiazdę, która wskazuje miejsce, gdzie się miał narodzić Jezus. To miejsce należy oficjalnie w XIX wieku status quo, który rozdzielał tak jakby miejsce w bazylice i też czas, kiedy można jaki obrządek i jakie nabożeństwo odprawić, dał greko-prawosławnym, czyli to miejsce należy do prawosławnych. My tam możemy odprawiać Eucharystię o wyznaczonych godzinach, możemy się tam modlić. A nasze takie też miejsce katolickie, gdzie zawsze jest odprawiana rano, codziennie Eucharystia, to jest właśnie żółbek. To się znajduje po drugiej stronie tej groty. Grota bardzo mała. Bardzo trudno tam się skupić, jeżeli mamy przed sobą mnóstwo ludzi, za sobą mnóstwo ludzi. Jednak to jest takie niesamowite spotkanie. Też trzeba troszkę tak się wewnętrznie wyciszyć w tym takim całym chaosie. Ja też miałam to szczęście, że chodziłam tam na mszę i dużo wcześniej, bo na wolontariat wjechałam w listopadzie, kiedy już było mniej pielgrzymów, kiedy jeszcze nie było tej atmosfery świątecznej, kiedy nie było pielgrzymów, którzy przyjeżdżają na święta. Więc czasami byłam tam na Eucharystii z 3-4 osobami, więc mogłam ten nastrój i ten cud, który się tam wydarzył, przeżywać dużo wcześniej i dużo częściej niż pielgrzymi, którzy często przyjeżdżają tam, stoją kilka godzin w kolejce, a w samej grocie narodzenia spędzają dosłownie kilka chwil i muszą iść dalej. No właśnie, bo jeśli chodzi o Betlejem, Jerozolimę, wspominamy o tych miejscach, mówimy o tych miejscach właśnie w tym szczególnym czasie świąt. Szczególnie jeśli chodzi o Betlejem, oczywiście to jest Boże Narodzenie, które właśnie nastaje. Ale czy to jest rzeczywiście dobry czas, żeby zobaczyć te miejsca? No bo to jest właśnie chyba ten najbardziej czas, w którym najwięcej osób chce tam się pojawić i chce być, i chce te święta trochę właśnie przeżyć w tym miejscu, gdzie to się wszystko zrodziło. Czy to się da odczuć właśnie wśród tego tłumu wtedy? Czy jednak lepiej może te święta spędzić w domu, a Jerozolimę, Betlejem odwiedzić w ciszy i spokoju właśnie na przykład w listopadzie. Ja bym polecała spędzić tam święta Bożego Narodzenia, bo mimo tego tłoku, który jest, to też z drugiej strony uderza wspólnota. Wspólnota ludzi, która tam się tworzy. No, my jako katolicy, no najlepiej tam pojechać właśnie na nasze święta, też wystrzegać się właśnie, żeby tam nie podróżować, nie pielgrzymować w okresie świąt prawosławnych, bo też będzie jeszcze masa ludzi i nie przeżyjemy tego. A
mnie uderzyło też to, że sama Eucharystia i sam pokój z Tobą był mówiony w tylu językach, tak serdecznie, z takim ciepłem, że mimo, że tych ludzi nie znałam, widziałam, że gromadzi nas jedno wydarzenie i że wszyscy czujemy się ze sobą dobrze. I w języku koreańskim, hiszpańskim, angielskim, arabskim ten pokój z Tobą tak został mi w pamięci. A czuć właśnie ten styk kultur, czuć, że jesteśmy w miejscu, w którym no właśnie to chrześcijaństwo, ten katolicyzm to jest taki trochę margines. Czuć jak się tam żyje też trochę dłużej, to inaczej to też się odczuwa, bo podczas świąt Bożego Narodzenia też jeżeli przyjeżdżamy z grupą, to troszkę jesteśmy odłączeni od tego, nie widzimy takiego życia na co dzień. No Betlejem jest obecnie miastem muzułmańskim, chrześcijan jest bardzo mało, więc to też czuć, że sklepy są pozamykane w piątek, w niedzielę tak naprawdę można wszystko zrobić, załatwić. Więc na co dzień gdzieś to czuć, ale jak ja byłam, to nie odczułam też żadnej takiej wrogości wobec mnie, jako osoby też no, z Europy, chrześcijanki, ale też trzeba uważać. Też ja jako kobieta zawsze zachowywałam tą ostrożność, że już jak było ciemniej, to sama nie wychodziłam, bo my wchodzimy do innej kultury, której nie rozumiemy. I z którą nie ma też co tam walczyć, bo to się może czasami źle skończyć. Mamy święta Bożego Narodzenia, dziś 24 grudnia, czas, w którym w Polsce odbywają się już pewnie, jesteśmy wszyscy po uroczystej kolacji wigilijnej, ale w Betlejem zaczyna się to świętowanie od pasterki, rozumiem. Tak. Chociaż też ja byłam w domu dziecka prowadzonym przez polskie siostry, więc nasze polskie zwyczaje zostały praktycznie w pełni przeniesione tam do naszego domu. Była Wigilia, mieliśmy też wcześniej taką mszę wspólną z ojcem dominikaninem z Ameryki, który też studiował w Ziemi Świętej. Zjedliśmy wszystkie takie nasze polskie potrawy, pierogi, barszcz, był także wszystko tak przeniesione tam z Polski. No a potem był ten taki czas właśnie skupienia, kiedy się wychodziło wieczorem, późnym wieczorem na pasterkę. Na pasterkę tradycyjnie o godzinie 12. Tak, o 12. O 12 w Bazylice Narodzenia Pańskiego. Tak, w tym kościele, który został wybudowany przez Franciszkanów. Nie w samej Bazylice tej głównej, tylko w tym kościele, który należy do katolików. Wybudowany no, dosyć niedawno. A potem jest też takie procesyjne przejście i właśnie z tego kościoła Franciszkanów do samej Groty Narodzenia. Tam potem się przychodzi tak procesyjnie. Procesyjnie, już po samej pasterce. Tak. I te tłumy ludzi, które są tam zebrane, również przechodzą. Trudno mi powiedzieć, do której godziny to trwa, bo ja z siostrami jednak nie zostałam do samego końca, bo też następnego dnia codzienne obowiązki czekały. Tłum jest masa, więc trudno, żeby wszyscy w tej nocy przeszli do Groty Narodzenia. Mamy pasterkę, ale u nas również ten 25 grudnia Boże Narodzenie, Dzień Bożego Narodzenia to dzień uroczysty, dzień, w którym udajemy się również do kościoła, spotykamy z rodziną. A jak to wygląda tam na miejscu? Czy odbywają się jakieś specjalne atrakcje? Odbywają się, tak jak też ksiądz mówił, że różne grupy organizują różne rzeczy. No my też w domu dziecka, tego dnia akurat nic nie mieliśmy, tylko też poszliśmy się pomodlić do Bazyliki Narodzenia. Masa pielgrzymów też, to był taki trochę chaos, może nie do końca też mieliśmy my informacje, o której msze się odbywają. No właśnie, tak. I tak wchodzimy, msza miała być później, okazuje się, że już się zaczyna jedna Eucharystia, w której uczestniczymy. Masa ludzi, która się przewijała, jedni uczestniczyli w Eucharystii, drudzy tylko przechodzili. Sam tłok w Grocie Narodzenia, oprócz tego jeszcze wszystkie takie wydarzenia, które się działy w kościele u Franciszkanów, więc tego było mnóstwo. Ale też, ale czy da się ogarnąć ten chaos informacyjny? Ponieważ ja jestem ciekawa, skąd my mamy brać informacje o tych wszystkich uroczystościach, czy nawet właśnie w trakcie świętych, jeśli ktoś będzie chciał się udać. U źródła, u Franciszkanów, którzy tam to wszystko koordynują. Najlepiej tam się dopytywać o konkretne godziny, o rozpiski.
I wtedy to się tak da ogarnąć, a jeżeli jesteśmy z grupami, to też przewodnik zawsze ma informacje, a jak jesteśmy indywidualnie, najlepiej iść do zakrystii, dopytać się konkretnie, o której, gdzie coś się odbywa. Informacje w internecie nie uzyskamy. Najlepiej to czasami sprawdzić. Nie daję ręki też, czy one będą prawdziwe, czy one będą, ale też to też jest tak ciekawe, że no, nie wszystko da się tak dokładnie sprawdzić, bo jak ja byłam w Palestynie i w Izraelu, zmieniano czas. To w Izraelu zrobiono to noc wcześniej niż w Palestynie, o czym my nie mieliśmy pojęcia, nie mieliśmy żadnej informacji. Może na jakichś stronach da się to wynaleźć, ale my nie mieliśmy jakoś tak dostępu, się dowiedzieliśmy w praktyce, jak zorientowaliśmy się, że ludzie z Izraela przyjeżdżają do nas o innej godzinie i to się inaczej tego dnia wszystko odbywa. Mamy Bazylikę Narodzenia Pańskiego, ale to nie jedyne miejsce, które można odwiedzić w tych dniach w Betlejem. Gdzie ty dalej byś się udała, jeśli byłabyś tam, powiedzmy, takim przewodnikiem, ale w indywidualnym? Obok mamy Grotę Mleczną, ale tego dnia ja bym się udała przede wszystkim na pole pasterzy, zobaczyć też, bo pierwsi, którzy przyszli do Jezusa po narodzeniu, to byli pasterze, ludzie z marginesu, ludzie, którzy nie mogli się wypowiadać w sądach, którzy byli tak naprawdę traktowani bardzo, bardzo źle, i to do nich przyszli na pole do nich przed anioł i im powiedział o narodzeniu Chrystusa. I tam są takie dwa miejsca. Jest miejsce prawosławne, miejsce katolickie. I w tym miejscu właśnie, gdzie według tradycji mieli być pasterze, franciszkanie wybudowali w XIX wieku taki piękny kościół, który przypomina namiot beduinów, z mozaikami bardzo pięknymi właśnie przedstawiającymi te wydarzenia. Obok są groty, które pochodzą z I wieku, więc można wejść do takiej groty, można się poczuć jak taki pasterz, który czuwał z owcami, który tam spędzał dzień i noc, który tam żył. I taka cisza tam też jest. Taka cisza, w której można się jeszcze bardziej skupić. I właśnie wtedy też dochodzi bardziej do człowieka w takiej ciszy i w takiej trochę też samotności, którą można tam znaleźć, że właśnie jesteśmy na tej ziemi, na tak zwanej, czasami określoną jako piąta Ewangelia, czyli takie dopełnienie tego, co czytamy w Ewangelii, my możemy chodzić wtedy po tych terenach. A dlaczego nie do tej bazyliki Groty Mlecznej? Tam bym poszła jeszcze w drugiej kolejności, jeżeli chodzi o same Boże Narodzenie, bo jeżeli chodzi o tak turystycznie, to mamy Bazylikę Narodzenia i za kilkadziesiąt metrów mamy Grotę Mleczną. Więc dużo bliżej. Ale skierowałam się na początku na pole pasterzy ze względu na te wydarzenia, że tam byli pasterze. A Grota Mleczna, tam według tradycji, jak Maria i Józef uciekali z Betlejem do Egiptu, mieli się zatrzymać i Maria miała karmić Jezusa i tam miało skapnąć odrobina mleka i te skały są takie białe, śnieżno-białe. I tam jest obecnie też kościół i klasztor sióstr takich klauzurowych, zamkniętych, które się dużo modlą. I tam przychodzą i chrześcijanki, i muzułmanki, które spodziewają się dziecka, albo które chciałyby mieć dziecko, żeby prosić Maryję o wstawiennictwo, błogosławieństwo. Więc też takie bardzo szczególne miejsce. Szczególne miejsce chyba, o którym mało sobie zdajemy sprawę, jeśli chodzi o... Jeśli nie jedziemy, nie wybieramy się, nie sprawdzamy atrakcji, że tak powiem, miejsc, które należałoby odwiedzić w Betlejem. Grota Mleczna. Tak, polecam. A jeszcze, jeżeli ktoś by był dłużej, to też polecam zajrzeć do Małej Arabki. To jest tak już troszkę dalej od Bazyliki, ale warto też tam poznać historię właśnie tej świętej Palestynki, Małej Arabki. Tam również jest kościół, czy to jest jej dom? Tam też jest kościół, tam też jest zakon. Tam można wejść do takiego muzeum, też siostry wpuszczają i oprowadzają. Można dotknąć relikwii, zobaczyć też płaszcz Małej Arabki. Także można poznać też jej życie. Betlejem jest często wśród pielgrzymów, turystów jednym z przystanków, jeśli chodzi o przystanków, można powiedzieć, objazdowych po Ziemi Świętej. Obowiązkowych, ale jednak przystanków. Ty spędziłaś tam cały rok.
Czy myślisz, że powinno się może trochę więcej czasu poświęcić na to miejsce? Albo czy można się tam udać tylko właśnie do Betlejem, żeby tylko tam zostać i poczuć atmosferę tego miejsca? Ja do Betlejem bardzo chciałam jechać i bardzo do tego dążyłam, żeby właśnie tam być na wolontariacie, w tym biednym mieście. Też z racji tego, że jeżeli to są pielgrzymki zorganizowane i wyjazdy, to one mają ograniczoną liczbę czasu. To jest tak naprawdę 7-9 dni z przyjazdem, z wyjazdem z Polski. Więc na Betlejem się poświęca jeden dzień, ale jeżeli ktoś by tam jechał indywidualnie, to polecam, żeby zostać troszkę dłużej, zobaczyć atmosferę miasta. Nie zawsze też ludzie chcą się tam na dłużej zatrzymać, bo jest gdzieś tam, niektórzy odczuwają większe ryzyko, że to jest autonomia palestyńska, że jesteśmy za murem, że może coś się stać. No, wydarzenia w poprzednich latach bywały też tragiczne. Ale jak ja byłam, to nie działo się nic takiego złego. I polecałabym, żeby właśnie tam się zatrzymać troszkę na dłużej, pochodzić trochę po mieście, zobaczyć też, jak żyją tam Palestyńczycy, jak się toczy codzienne życie. Też jest zupełnie inaczej w sezonie takim pozaturystycznym, w którym ja byłam, kiedy tych turystów praktycznie jest dużo mniej, więc ja też w pewnym momencie tak jakby się trochę wtopiłam w ten tłum, że też poznałam ich zwyczaje, wiedziałam już, że w sklepie czasami mi mogą podać za wysoką cenę, to wtedy mówiłam, że ja znam te ceny, że ona jest dwa razy niższa niż teraz mi pan mówi, albo się targować. Tak, też jest taki zwyczaj, że no, oni bardzo lubią się targować, ale też musimy pamiętać, że jeżeli zaczynamy się targować, to dla nich jest taki znak, że my na pewno to kupimy, tylko jeszcze nie wiemy po jakiej cenie. To jest dobre, to cenna informacja, dokładnie. To też zależy, z kim się ja miałam, ale to już było w Jerozolimie właśnie, jak się targowałam na Starym Mieście. To bardzo nisko zbiłam cenę, ale to też pod takim naporem tego pana, ale ja mu tłumaczyłam, że ja tak czy siak tego nie wezmę, bo ja wiem, że akurat ta rzecz przyjechała z Chin, bo ja to widziałam, więc też trzeba uważać, żeby nie dać się oszukać. Ale jak już zaczynamy się targować, to dla nich jest taki znak, że zaczynamy z nimi tak na poważnie już to kupno. I mogą się czasami zdenerwować, ale to rzadko, żeby się tak aż denerwowali. A jeśli chodzi o ceny, jest to wysokobudżetowa wycieczka? Tak, z racji tego, że bilety można już lotnicze tanio kupić, bo tanie linie latają do Izraela od jakiegoś czasu. Kiedyś to były tylko takie rejsowe loty, ale tam też życie jest drogie. Jedzenie jest droższe, hotele są droższe i hostele. Tak, jak się orientowałam, no nie musiałam wynajmować, ale się czasami orientowałam, to tak 20-25 dolarów to jest minimum za nocleg, więc to jest spora cena dla nas. Więc nie każdy może sobie pozwolić. Szczególnie przy dzisiejszym kursie dolara. Bardzo. Oj, bardzo. Jeszcze to wzrosło. Bo jak ja byłam, to ten dolar był duży. No proszę, księdza Magda opowiadała o tej atmosferze Betlejem. A co jeśli chodzi o Jerozolimę? Czy to jest tak, że pielgrzymi udają się bezpośrednio stamtąd w tych dniach i Jerozolima pustoszeje na chwilę? Zgadza się właśnie, szczególnie podczas tej nocy. 24 i 25. Wszyscy udają się w kierunku Betlejem. I jak wiemy, Betlejem znajduje się w części palestyńskiej, więc otoczone jest murem. Potrzeba przejechać przez tak zwany checkpoint, czyli przez tą kontrolę graniczną z paszportem w ręku. Ale Izrael pokazuje szacunek i pomaga pielgrzymom w przeżywaniu tego święta. Izrael nawet organizuje specjalne autobusy spod muru tej części jeszcze izraelskiej do części palestyńskiej, aż pod samą Bazylikę Narodzenia. I te żołnierze witają pielgrzymów, życząc Merry Christmas, czyli wesołych świąt. Nawet rozdają takie małe paczki wypełnione słodyczami, także jest to też piękne, że jest taki gest z ich strony. W tym roku też można powiedzieć, że świętujemy razem z Żydami, a to dlatego, że 24 grudnia, czyli w dzień naszej Wigilii, rozpoczyna się święto Hanuka, czyli święto świateł. To żydowskie święto, które upamiętnia oczyszczenie świątyni jerozolimskiej za czasu Judy Machabeusza, który właśnie przystąpił do porządkowania
zbezczeszonej świątyni przez Greków, za czasów Antiocha IV. I tam właśnie znalazł tylko troszkę oliwy, która starczyła jedynie na jeden dzień. Oliwy, która musiała być czysta, najlepszej jakości, wyrabiana przez 8 dni po to, by być używana w świątyni jerozolimskiej. I właśnie Juda Machabeusz znalazł tylko troszkę tej oliwy. No i wydarzył się cud, że to, ta oliwa starczyła aż na 8 dni do czasu, kiedy wyprodukowano kolejną oliwę. Także oni świętują to przez 8 dni do święta, zaczyna się 24 właśnie grudnia tego roku. To jest takie piękne połączenie, bo dla nas Chrystus jest światłem, które rozświetla ciemności naszego życia. Właśnie kiedy będziemy słuchać pierwszego czytania podczas pasterki z Księgi Izajasza, właśnie tam jest to stwierdzenie, że naród toczący w ciemnościach ujrzał światło wielkie. Także można powiedzieć, że w tym roku świętujemy tak bardzo blisko razem. I też Jerozolima jest przystrojona różnymi światłami właśnie na to święto Chanukę. A przy okazji my z tego korzystamy, bo stwarza się piękna atmosfera świąteczna. Także chyba właśnie ten rok jest wyjątkowy, jeśli chodzi o to świętowanie Bożego Narodzenia, jeśli chodzi o Jerozolimę. A co się dzieje, jak ci pielgrzymi już 25 zapewne wieczorem wracają do Jerozolimy? Gdzie wtedy najlepiej się udać po tym przeżyciu Bożego Narodzenia, odwiedzeniu miejsc związanych z narodzinami Jezusa Chrystusa? A na pewno trzeba odwiedzić wszystkie sanktuaria w Jerozolimie, szczególnie grób i miejsce Golgoty, bo właśnie tam dopełniło się, jak to powiedział na początku, dopełniło się Boże Narodzenie, bo Chrystus właśnie narodził się po to, żeby umrzeć, można tak powiedzieć w skrócie, po to, żeby na to skupić, po to, żeby złożyć w siebie tę największą ofiarę. Więc dla mnie właśnie takie naturalne też przejście właśnie z Betlejem do Jerozolimy, z powrotem na Kalwarię, by tam właśnie medytować nad tym tajemnicą naszego zbawienia. No i później też jego obecność eucharystyczna, czy dostał chleby, także trzeba, można nawet odwiedzić nawet wieczernik przy miejscu ustanowienia Eucharystii. Trzeba uczestniczyć w Eucharystii, by sobie przypomnieć, że Chrystus stał się naszym chlebem. Gdy właśnie zrozumiemy, co oznacza w ogóle nazwa Betlejem, po hebrajsku jest to, są dwa słowa, Betlechem, czyli dom chleba. Czyli Chrystus stał się chlebem w Betlejem, by pozostać z nami właśnie pod postacią chleba podczas mszy świętej. Dlatego dla mnie Boże Narodzenie nie jest tylko jednym dniem w ciągu roku, ale każda msza święta, każde spożywanie tego chleba pańskiego jest narodzeniem się Boga dla nas. Także musimy właśnie to w ten sposób przeżywać. No i wiele wspólnot chrześcijańskich w Jerozolimie, w Nazarecie, no gdziekolwiek są skupiska chrześcijan, oczywiście będą świętować 25 grudnia. Ja ze swoją sprawą opiekuję się zwrotą Filipińczyków, dodał, że Ukraina jest gotowa wypełnić także inne dużo Filipińczyków w Ziemi Świętej, którzy pracują. Prawie wszyscy są katolikami, więc ja mam właśnie taką sprawę Filipińczyków, z którymi 25. Hiszpański Trybunał zablokował ambicje jedziemy do Betlejem. Trybunał wydał orzeczenie, jedziemy na pole pasterzy, jedziemy do Parlamentu Katalonii, do Groty Mlecznej, właśnie do sióstr karmelitanek, gdzie jest też grota pod kościołem, w której według wizji mistycznej świętej Miriam znajdowała się święta rodzina właśnie w drodze do Betlejem. Można też odwiedzić klasztor Greków, klasztor świętego Teodozjusza niedaleko Betlejem, gdzie też jest grota według tradycji. Tam zatrzymali się trzej królowie w drodze do Betlejem. I tą informacją zakończyliśmy. Także są takie różne miejsca związane właśnie z tymi świętami, które warto nawiedzić. A czy są miejsca, ksiądz już bardzo długo przebywał w Jerozolimie, czy są miejsca, o których nie piszą przewodniki, a które mogłyby nam też pomóc przeżyć te tajemnice?
No właśnie ja wspominam o tym Karmelu, sióstr karmelitanek, bo to nie każdy o tym wie, bo to jest taka właśnie, to nie jest powiedzmy stwierdzone archeologicznie, ale stwierdzone jest bardziej na podstawie doświadczenia świętej, która była kanonizowana 2 lata temu. Mhm. Oczywiście każdy znajdzie sobie według swojego, powiedzmy, wyczucia duchowego różne takie miejsca, czy w Jerozolimie, czy w innych miejscach Ziemi Świętej, gdzie będzie czuł się lepiej. Moim ulubionym miejscem jest Getsemani, czyli miejsce właśnie modlitwy Jezusa, gdzie On często przebywał samemu. Jak mówią Ewangelię, przebywał tam samemu albo ze swoimi uczniami na modlitwie, na odpoczynku też. Dla mnie jest takie właśnie szczególne miejsce, bo ja tam też się przygotowywałem do kapłaństwa, miałem swoje rekolekcje w Getsemani. Tam są takie nawet takie domki do wynajęcia, gdzie można przez jakiś czas sobie poprzebywać, takiej pustelni jakby. Też to jest piękne przeżycie. Też w Getsemani jest grota, która według tradycji jest miejscem, gdzie Jezus właśnie został pojmany i zdradzony przez Judasza. Tam też rzeczywiście czuć taką obecność Boga. Jest to miejsce szczególne też dla mnie. Ale tak jak mówię, każdy znajdzie coś swojego. O Jerozolimie, o Betlejem, o przeżywaniu świąt w tych szczególnych miejscach, w tym szczególnym czasie mówił ksiądz Karol Kulpa, salezjanin, prosto z Jerozolimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Magdalena Piórek, która spędziła tam rok podczas misji w domu dla sierot. Dzięki. Dziękuję bardzo. Błogosławionych świąt. Podróże 24. Świat po ludzku. To wszystko w dzisiejszej audycji. Na kolejną zapraszam za tydzień, w ostatnią godzinę roku 2016. Razem z kapitanem Adamem Jakubczakiem i jego rodziną sprawdzimy, jak świętują Sylwestra inne narody. Za dzisiaj dziękuję, życząc Państwu spokojnych świąt. Paulina Kozion, do usłyszenia. Podróże 24. Świat po ludzku. Tu Polskie Radio 24, minuta pozostaje do godziny 24. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że od 1 stycznia 2017 roku opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi 7 zł za miesiąc. Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi 22,70 zł za miesiąc. Opłatę wnosimy do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Obecnie można już wnosić opłaty za 2017 rok. Abonament można zapłacić z góry za dowolną liczbę miesięcy. Warto pamiętać, że im większa liczba miesięcy, za które płacimy od razu, tym większa kwota rabatu, którą otrzymamy. To był komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Za kilka sekund rozpocznie się niedziela. Minęła północ. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Paulina Łukawska, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda ma nadzieję, że w święta, mimo trudnego politycznie czasu, w polskich domach zapanuje zgoda. Para prezydencka złożyła rodakom bożonarodzeniowe życzenia. Drodzy rodacy, szanowni państwo, dzisiaj w naszym kraju i na całym świecie, wszędzie, gdziekolwiek biją polskie serca, rozbrzmiewa radosna nowina: Bóg się rodzi. Z okazji świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć najlepsze życzenia wszystkim naszym rodakom w Polsce i za granicą. Życzymy Państwu, aby betlejemska gwiazda zaświeciła dla Państwa bliskich, dla przyjaciół i sąsiadów, dla całego naszego narodu. Niech ten uroczysty wieczór polskie domy wypełnia serdecznością i wyrozumiałością i otwartością. Wszelkie swary pozostawmy na zewnątrz. Możemy różnić się w poglądach, ale polityczne emocje nie powinny nam przesłonić tego, co najważniejsze – szczęścia naszych rodzin. Życzymy Państwu radości i optymizmu, zarówno dzisiaj podczas dzielenia się opłatkiem przy wigilijnym stole, jak i przez cały następny rok. Szczególne życzenia kierujemy do wszystkich rodziców wychowujących dzieci. Zadbajmy o to, by następne pokolenia mogły żyć w Polsce spokojnej, bezpiecznej i sprawiedliwej. Oby ta wyjątkowa świąteczna atmosfera trwała także na co dzień, również wtedy, kiedy już wrócimy do pracy i zwykłych obowiązków.
wesołych, spokojnych świąt. Wszelkiej pomyślności dla wszystkich polskich rodzin w kraju i za granicą. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzenia wszystkim Polakom składała też premier Beata Szydło. W tym samym czasie, co katolicy, Boże Narodzenie obchodzą luteranie. Wigilia może rozpoczynać się od nabożeństwa, mówi Agnieszka Gottfriejów-Tarnogórska, rzecznik prasowy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Dodaje, że przy stole, tak jak u katolików, jest jedno wolne nakrycie. Wierni dzielą się opłatkiem, choć nie tylko nim. Łamanie się opłatkiem, co ciekawe, ten zwyczaj na Śląsku Cieszyńskim ma taką inną odsłonę. Tam oprócz opłatki pojawiają się również szulki, są to rurki cynamonowe, które kiedyś pieczono głównie ze względu na dzieci. Dzisiaj, kiedy są na stole opłatek i szulki, to taki znak, że najczęściej ten dom jest domem ekumenicznym, gdzie są małżeństwa wyznaniowo mieszane. 25 grudnia o świcie w kościołach luterańskich odprawiane są kolejne nabożeństwa. Tutaj również na Śląsku Cieszyńskim charakterystyczne są nabożeństwa poranne, wczesne o 5 godzinie rano, które z kolei nawiązują do tego poranka, tej jasności, która oślepiła pasterzy. Nie odbywa się to we wszystkich parafiach, ale w wielu parafiach na Śląsku Cieszyńskim. Ponadto oczywiście w pierwszy i drugi dzień świąt są też uroczyste nabożeństwa. Kościół ewangelicko-augsburski w Polsce ma około 80 tysięcy wiernych. Ponad połowa z nich mieszka na Śląsku Cieszyńskim. W Polsce rozpoczynają się pasterki. Pasterka we Francji natomiast nie zawsze odprawiana jest o północy. W wielu kościołach godzinę jej odprawiania często przesuwa się na 23 czy 22, a niekiedy nawet na wcześniejszą porę. Tak jest m.in. w domu świętego Kazimierza, prowadzonym przez polskie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. W dużej kaplicy na nabożeństwie zbierają się pensjonariusze, osoby w podeszłym wieku, najczęściej Francuzi, studenci, nie tylko z Polski, którzy mieszkają tutaj na stacji oraz wiele osób z zewnątrz. Ze względu na pensjonariuszy pasterka odprawiana jest o 17. Na wigilijnej uczcie nie podaje się karpia, bo to zbyt oścista ryba, ale pozostałe potrawy są typowo polskie. W pierwszy dzień świąt na obiad przewidziany jest indyk lub kapłon, a w drugi, który nie jest we Francji świętem, nabożeństwo odprawiane jest tak jak w niedzielę, w samo południe. Dom świętego Kazimierza został założony w Paryżu w 1846 roku przez polskich emigrantów i służył Polakom, weteranom, sierotom i ubogim. To tutaj zmarł wielki poeta Cyprian Kamil Norwid. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Prognoza pogody. W nocy zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju także deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach sam śnieg. Na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na południowym wschodzie, przez 1-2 stopnie powyżej zera w centrum, do plus 4 nad morzem i na krańcach zachodnich. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, porywisty, na wybrzeżu dość silny. Porywy wiatru do 55 km na godzinę w centrum, 60 na zachodzie, 70 km na godzinę na wybrzeżu i 90 wysoko w górach. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dziś jest niedziela, 360 dzień roku. Słońce wzejdzie o 7.45, a zajdzie o 15.27. Imieniny obchodzą Anastazja, Eugenia oraz Piotr. A w tej chwili jest 5 minut po północy. To jest nocny program Polskiego Radia 24. Paulina Łukawska, będę z Państwem prawie do godziny 6. A teraz już na naszej antenie czas na kurier ekumeniczny. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Marcin Witan. Ponieważ mamy koniec roku, postanowiłem przypomnieć Państwu kilka fragmentów kurierów ekumenicznych, które w tym roku się na antenie ukazały. Najpierw Danuta Boszkowska, prezes Stowarzyszenia Effata, która otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za działalność ekumeniczną. Mówi ona w odniesieniu do podpisanej w roku 2000 wspólnej deklaracji o uznaniu chrztu przez Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej. Ponieważ bardzo to przeżywam, to wydarzenie, wtedy zrodziła się w moim sercu taka właśnie myśl, że żeby znowu tego wydarzenia nie pozostawiać, bo nie pamięć jest szybka, tylko żeby wokół tego starać się szukać i świeckich, i duchownych z różnych kościołów, starać się stworzyć taki rodzaj nabożeństwa, taki jakiś program autorski, który mógłby łączyć elementy różnych liturgii z różnych kościołów,
żeby to może nie była tylko msza święta z jakimiś elementami, że się zaprosi, powiedzmy, kaznodzieje z innego kościoła, tylko żeby było to tworzenie przedstawicieli tych trzech tradycji, tradycji katolickiej, tradycji prawosławnej, tradycji protestanckiej. No i tak to się już dzieje właśnie 15 lat. Oczywiście to nie tylko są sprawy nabożeństw, ale to są również różne inne działania, które trwają w roku. Żeby nie pozostawać tylko w tym kręgu od świętności styczniowej. To jest takie to naciągnięcie maski, że jestem w porządku, prawda? Ja też coś w tym nakazie Chrystusowym, w realizacji testamentu, który mamy każdy z nas do pamięci, do wypełnienia, że ja też coś tutaj ten raz jedyny dam. To za mało. To za mało, to trzeba otworzyć serce, to trzeba spróbować może częściej, może w jakiejś innej formie szukać koło siebie drugiego, który jest chrześcijaninem, tak samo jak ja. W mijającym roku świętowaliśmy 1050-lecie Chrztu Polski. W Gnieźnie rozmawiałam o tym z przedstawicielami trzech tradycji chrześcijańskich. Ksiądz Paweł Minajet, proboszcz parafii prawosławnej świętego Mikołaja w Poznaniu, Polski Autokatoliczny Kościół Prawosławny. Ksiądz Semko Koroza z parafii ewangelicko-reformowej w Łodzi. Marek Pieńkowski, dominikanin, aktualnie w Rzeszowie, Kościół Rzymskokatolicki. Głównym powodem naszej wspólnej radości z 1050-lecia Chrztu Polski jest fakt, że chrzest jest wejściem w przestrzeń zbawienia. No a z czegoż się nie należy bardziej cieszyć jak z tego, że możemy być zbawieni, ale to wcale nie jest takie oczywiste, że właściwie powinniśmy się cieszyć z tego, że jesteśmy zbawieni, dlatego że to jeszcze musi do nas dotrzeć, musi nam być głoszone i musi dotrzeć do naszego serca. Ja bym nie powiedział, że chrzest jest wejściem w przestrzeń zbawienia. Chrzest jest byciem wciągniętym w przestrzeń zbawienia. My nie mamy nic do uprawomocnienia tego wchodzenia. To nie jest bilet do nieba, za który możemy czymkolwiek zapłacić. Ale ponieważ jesteśmy wciągnięci, to możemy radować się tą darmową radością, którą Bóg nam daje. To jest właściwie przede wszystkim możliwość wejścia w przestrzeń zbawienia. Wciągnięcie to by sugerowało, że już nie mamy nic do roboty. Oczywiście pod względem zasadniczym zbawienie pochodzi całkowicie od Boga, prawda? Natomiast my jesteśmy wezwani do tego, żeby to zbawienie przyjąć, a to przyjęcie będzie się wyrażać w tym, że zamiast siedzieć z założonymi rękami, to będziemy się starali czynić dobro, bo to jest to, co człowieka tworzy. Chrzest jest, jak sądzę, tym pierwszym, najważniejszym sakramentów. Po pierwsze, włącza nas w społeczność ludzi wierzących. W przypadku Kościoła prawosławnego jest tradycją, starożytną tradycją, że ten sakrament jest połączony z sakramentem bierzmowania. Z tym wiąże się również tradycja taka, że w naszym kościele wszystkie dzieci ochrzczone i bierzmowane, bo tak jak wspomniałem, te dwa sakramenty są ze sobą połączone, mogą przystępować do Komunii Świętej. A teraz dr Tomasz Fijałkowski o Janie Amosie Komańskim, wybitnym naukowcu, bracie czeskim z XVII wieku. Znany jest on przede wszystkim jako pedagog, autor koncepcji pedagogicznej, wychowania całożyciowego, czyli od szkoły urodzin aż do szkoły śmierci, jako zwolennik nauczania rzeczowego, czyli odejścia od nauczania werbalnego na rzecz poglądowego nauczania przy pomocy wszystkich pięciu zmysłów, jako zwolennik nauczania najpierw w języku ojczystym, później dopiero w języku obcym, jako zwolennik uczenia właśnie, nauczania języka obcego równocześnie z nauczaniem przedmiotów takich jak przyroda, fizyka, nauka o społeczeństwie, historia, religia. Poza tym znany jest również bardzo jako autor podręczników. Jeden z tych podręczników w tym roku wydałem, to jest Orbis Sensualium Pictus, po łacinie Świat w obrazach, rzeczy dostępnych zmysłom. Jest to pierwsze od 200 lat wydanie tego podręcznika w całości, czyli nie fragmentów, tylko cała wizja świata, ilustrowana encyklopedia dla dzieci, dla czytelnika polskiego. Nagroda imienia księdza Romana Indrzejczyka, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej kapelana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ekumenisty, trafiła w tym roku do rąk księdza Henryka Paprockiego z Kościoła Prawosławnego. No, dla mnie była ogromnym zaskoczeniem, ale także wzruszyłem się, ponieważ bardzo dobrze znałem księdza Indrzejczyka. Spotykaliśmy się
Bardzo często mieszkałem wtedy na Żoliborzu w bloku, w którym mieszkała siostra księdza Inżyjczyka. On odwiedzał często siostrę i wpadał. Także spotykaliśmy się bardzo często. Wiedziałem, że jest człowiekiem niezwykle otwartym, ponieważ on zainicjował spotkania polsko-żydowskie w swoim kościele. On był członkiem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. To bardzo dobrze, że on jest patronem tej nagrody, bo do takiej nagrody jest potrzebny ktoś bardzo otwarty. I to właśnie Polska Rada Chrześcijan i Żydów wpadła na taki pomysł, żeby przyznawać nagrodę imienia księdza Inżyjczyka, co było dla mnie i zaskoczeniem, i uznałem to za duże wyróżnienie. Zauważono pewną rzecz, która dokonuje się w mediach, bo ja dostałem tę nagrodę za prowadzenie programów żydowskich w programie drugim Telewizji Polskiej, a przede wszystkim za rozmowy z rabinem Simchą Kellerem, czasem z rabinem naczelnym też Polski, Michaelem Szydrichem, i niekiedy w tych rozmowach jeszcze uczestniczy pan Andrzej Saranowicz, muzułmanin. W pewnym sensie jest to ewenement w skali światowej, żeby trzech różnych religii spokojnie sobie dyskutowało na tematy dotyczące, no powiedzmy, takich egzystencjalnych i fundamentalnych problemów religijnych. Jeden z najciekawszych gości Kuriera Ekumenicznego był w mijającym roku biskup Ernst Gamszamup z Namibii. Jaka jest sytuacja chrześcijan i kościołów w Namibii? Mamy rząd, który wspiera chrześcijan. Funkcjonuje u nas Rada Kościołów, skupiająca nie tylko wspólnoty dominujące w kraju, ale także mniejsze. Ponadto współpracujemy z kościołami nurtu zielonoświątkowego, pentakostalnego. Cieszymy się więc wolnością religijną, choć oczywiście rząd jest świecki. Prezydent pozostaje otwarty na spotkania z kościołami, jeśli są one potrzebne. W takiej sytuacji umawiamy się na spotkanie i rozmawiamy o ważnych sprawach dla naszego kraju. Reprezentuję drugi co do wielkości kościół luterański w Namibii, a są trzy. Największy jest kościół na północy kraju. Powstał on na skutek działalności ewangelizacyjnej fińskiej misji luterańskiej. Wierni naszego kościoła zamieszkują środkową i południową część kraju, którą ewangelizowali misjonarze niemieccy, zwłaszcza pochodzący z Wuppertalu. Jest jeszcze niemieckojęzyczny ewangelicki kościół luterański w Namibii, pielęgnujący niemieckie dziedzictwo i tradycje religijne. Życząc błogosławionego Bożego Narodzenia, kłania się Marcin Witan. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Weronika Wakulska, to jest audycja Między Kropkami, a dzisiaj w studiu Katarzyna Bonda, pisarka bestsellerów, scenarzystka. Witam Panią. W specjalnym wydaniu Między Kropkami porozmawiamy o równie wyjątkowym jak dzisiejszy dzień opowiadaniu. Na tapetę weźmiemy najnowsze opowiadanie pod tytułem Love Song, które ukazało się w miesięczniku Książki. Dlaczego jest takie specjalne i bardzo ważne dla autorki, która nawet przez telefon, jak ją umawiałam, mówiła, że to opowiadanie ma dla niej specjalne znaczenie i że nie jest po prostu kolejnym opowiadaniem świątecznym. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale najpierw, jak zwykle, zapraszam do wysłuchania fragmentu. Czyta oczywiście Katarzyna Bonda. Iza byłaby z was dumna. To były pierwsze słowa teściowej, kiedy w końcu usiedli do wigilijnego stołu. A potem jak zwykle zaczęła płakać. Teść jak zwykle otoczył żonę ramieniem i jak zwykle przez całą kolację patrzył na woźniaka wilkiem. Marysia nawet nie podniosła głowy znad komórki, która... Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie Jego cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem, będzie sprawiedliwie sądził ludy. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według prawdy. Dziś się narodził Chrystus Pan Zbawiciel. Drugie czytanie będzie wybrane z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa, rozdział 2, wersety czytanie od 11 do 14. Apostoła do Tytusa. Umiłowane, ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienie się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Zwiastuję wam radość wielką. Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Alleluja, alleluja, alleluja. Jak zwykle jest w takich uroczystościach, jeden z kapłanów podchodzi do księdza kardynała, prosi o błogosławieństwo. Towarzyszą mu lektorzy z kadzielnicą, ministranci ze świecami. Za chwilkę rozpocznie się czytanie Ewangelii, rozdział Święty Łukasz, rozdział 2, wersety od 1 do 14. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Następuje okadzenie Księgi Ewangelii. W owym czasie
czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Wtem stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Asysta wraca na miejsce. Ktoś ze służby liturgicznej nakłada na głowę księdza kardynała mitrę. Ksiądz kardynał bierze też do ręki pastorał i rozpocznie się za chwilkę homilia. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: wstańcie, pasterze, Bóg się nam rodzi. Umiłowani bracia i siostry, te słowa kolędy polskiej pięknej, śpiewanej chyba najczęściej, śpiewaliśmy pewnie dzisiaj przy stole wigilijnym w domu i śpiewaliśmy także na początek tej mszy świętej pasterskiej, w której uczestniczymy. Wśród wielu żłóbków, które pojawiają się w tym roku w kościołach Polski, pewnie w kościołach w całym świecie, jest także i taki żłóbek, gdzie obok żłóbka, w którym leży Jezus, są zwierzęta, są pasterze, ale jest także stojąca obok franciszkowa kanapa, o której mówił w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży, mówiąc, żeby być chrześcijaninem, który przyjął prawdę o wcieleniu, prawdę o Bożym dziecięctwie, bo staliśmy się dziećmi Bożymi przez to, że Chrystus stał się człowiekiem. Żeby być takim chrześcijaninem, trzeba zejść z kanapy i trzeba wokół siebie się rozejrzeć i zacząć czynić to, co nam dyktuje przyjęty chrzest, co nam dyktuje
status dzieciństwa Bożego, którym nas obdarzył Bóg, który w Jezusie Chrystusie stał się jednym z nas, stał się człowiekiem. W tej kolędzie polskiej wśród nocnej ciszy są zawarte jakby dwa elementy potrzebne do tego, żeby spotkać Chrystusa Narodzonego, żeby nie rozminąć się z Nim w czasie tych świąt Bożego Narodzenia. Najpierw to jest sama cisza, która jest potrzebna po to, by człowiek mógł usłyszeć Boga mówiącego do nas, którego w zgiełku współczesnego świata bardzo często nie słyszy, bo nie ma na to czasu, albo wokół i w nas jest tak głośno, że delikatny, cichy, jak powiew wiatru, głos Boga jest niesłyszalny. Ale cisza jest potrzebna także po to, żeby człowiek mógł słyszeć tych, którzy są wokół niego, którzy do niego mówią. Mówi ojciec, mówi matka, mówią dzieci do rodziców, rodzice do dzieci. I bardzo często w tym wirze zajęć codziennych słyszymy coś, ale nie wysłuchujemy. Jest także drugi warunek, żeby człowiek przyjął i pojął to wszystko, czym jest Boże Narodzenie w naszym życiu i dla nas. Trzeba, tak jak mówi kolęda, wstańcie pasterze. Trzeba zejść z tej wygodnej kanapy, na której często zasiadamy i przyzwyczajamy się, zapominając, że obok nas są sprawy, zadania, problemy, które mamy do zrobienia. Moi kochani, bardzo Wam dziękuję za to, że wstaliście z tego miejsca, z tej szczególnej kanapy, jaką jest dom rodzinny, i przyszliście tutaj dzisiaj od stołu Wigilii do innego stołu, do stołu Eucharystii, gdzie w czasie mszy świętej sprawowanej w waszym parafialnym kościele nastąpi prawdziwie Boże Narodzenie. Oba te stoły w święta Bożego Narodzenia są potrzebne i szczególnie ważne. Ważny jest stąd stół wieczerzy wigilijnej, do której zasiada rodzina, przy którym się spotyka, rozmawia, śpiewa kolędy, bierze do ręki opłatek, przeprasza jak trzeba, składa życzenia, wyraża gotowość dzielenia się z drugim człowiekiem, tym najbliższym i tym dalekim czasem, na którego czekamy przy stole wigilijnym, czego symbolem jest pusty talerz. Gotowość podzielenia się z tymi ludźmi sobą samym, ale także gotowość przyjęcia od innych ludzi, którzy stoją czy siedzą przy stole wigilijnym, tego, co drugi człowiek może nam zaoferować, czym nas może ubogacić i czym nas może uczynić bliższym Chrystusa Narodzonego. Stół zbliża ludzi. Stół posiłku codziennego, na który coraz mniej czasu. Stół, przy którym ludzie siadają po to, by spokojnie rozmawiać, bez podniesionego głosu, bez emocji, by rozmawiać na swoje sprawy bliskie, osobiste, rodzinne, by rozmawiać na temat spraw i problemów, którymi się zajmujemy w pracy zawodowej, ale by także mieć taki stół i chcieć do niego zasiąść, przy którym ci, którzy odpowiadają za sprawy miast i wiosek, za sprawy Polski, potrafili i chcieli zasiąść, ale zasiąść tak, żeby stół i prawdziwy dialog ludzi łączyły i pomagały w rozwiązywaniu spraw trudnych. Drogą do takiego stołu codziennego jest ten wigilijny, przy którym dzisiaj siedzieliśmy po to, by się uczyć,
w jaki sposób człowiek może być blisko drugiego człowieka i w jaki sposób człowiek, wyciszywszy się, może spotkać Pana i może spotkać i usłyszeć tego drugiego, który jest blisko nas. Blisko, bo stał się człowiekiem. Blisko, bo nas chce zbawić nie z zewnątrz, z wysokości nieba, ale ogołocił samego siebie i stał się człowiekiem po to, by nas zbawić niejako od środka i w ten sposób naprawić to, co człowiek zepsuł przez grzech pierworodny i co zepsuł przez wszystkie swoje grzechy. I kiedy przychodzimy do tego drugiego, ważniejszego stołu, niewspółmiernie ważniejszego, jakim jest stół Eucharystii, tej mszy świętej, pasterskiej dzisiaj, słyszymy jeszcze inne słowa, na które chciałbym w tej Eucharystii zwrócić uwagę. Słowa, które kończyły dzisiejszą Ewangelię, opisują